Cześć, hej, witajcie się z tej strony Bartosz z Klocków, witam już po raz kolejny na moim kanale. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie recenzję tego zestawu właśnie z LEGO Marvel Avengers 76166. Więc no myślę, że będzie fajna recenzja. Ostatni zestaw z LEGO Marvel Avengers, czyli sam Hail Carrier, przyjął się, myślę, całkiem dobrze, bo przyjął się dobrze, bez tego myślę. No i to w sumie tyle. Mogę się, ja jestem w sumie cały podrapany przez komary, więc no proszę nie hejtować, jak będę się podczas odcinka drapał. Ale swędzi mnie, bo mam łącznie 26 bombli. Nieważne. Nie będziemy dyskutować na temat komarów. Ja, słuchajcie, nie przedłużam. No i chyba no recenzujemy. No więc puszczam intro i idziemy recenzować. Dobra, już nie będę, dobra. Słuchajcie, tak się prezentuje sama wieża od boku, ja ją tak ustawiłem, bo no, sam znak Avengers musi być. Ale jeśli chcecie, by tak ustawić, to też może być. Figurki może sobie na razie zabierzemy, więc uwaga, robię cyk-myk i figurki znikają. Dobra. Niezwykłe stryknięcie do nosa i figurek już nie ma. Więc to najpierw możemy sobie omówić. Sama wieża prezentuje się bardzo dobrze z jakiejkolwiek strony. Wiem, bo już ją trochę mam. Tak, otwieranie paczki, które wam nagrywałem, to było ponad miesiąc temu. Nagrałem je, wrzuciłem w tamtym tygodniu. No i w sumie no, otwiera mi się wieża, ale już w sumie wiecie, co tam. Że się otwieram. Sama wieża, jak mówiłem, prezentuje się dobrze z każdej strony. Tutaj jak się, tutaj mam tutaj jakiś szkła, tutaj wieża Avengersów. Z tej strony po prostu prezentuje się dobrze. A z tej, no to w sumie prosta wieża też się dobrze prezentuje. No i to chyba tyle z omawiania, jak się wieża prezentuje. Teraz sobie możemy sobie otworzyć, chociaż w sumie może najpierw pokażę wam takie funkcje bawialne, które już można pokazać tutaj na przodzie. Tak, mamy tutaj takie otwierane okno, te okna są po prostu wszystkie otwierane. Dobra, nie pokazałem wam, ale to okno można sobie o tak otwierać. O. I tutaj bardzo fajnie się w ogóle zahacza ten motorek Czarnej Wdowy. Sam motorek prezentuje się tak. Nie jest on jakby za fajny, wolałbym taki jak zwykły motor, no bo w sumie no Czarna Wdowa w samych Avengersach jeździła na zwykłych motorach, ale no w sumie tak się też prezentuje dobrze, takim latającym. A. Dobra. Motorek się bardzo, słuchajcie, przyjemnie sadza. Oglądałem recenzję Brodatego, to pomyślałem, ojejku, nie będzie się łatwo wsadzać, ale no w sumie całkiem łatwo się wsadza, po prostu trzeba tak zahaczyć. Tutaj już widzicie, że kolejne okno się nam otwiera. I tutaj właśnie mogą wyskoczyć zbroje. Zbroje Ironmana, które tutaj mogły się znaleźć, czyli właśnie Blazer i Blazer. Co jest dalej? W sumie dalej nie ma jakby wielkich funkcji bawialnych, chociaż w sumie nie, jest. Powiedzmy, połóżmy sobie o takiego Red Skull'a, Schmidta. O, tutaj. Tak chce się dostać do wieży Tonego. I pyk. Trzeba o ten klocek tutaj odsunąć i już tutaj nam się zapada to takie piętro. Dalej w sumie nie ma, szczerze mówiąc, nic. To jest takie puste piętro. W sumie to jest bardzo smutne, bo
no takiego, jest tyle fajnych pięter, mogli tutaj zrobić, nie wiem, jeśli jakieś inne piętro, nawiązać trochę do czasu Ultrona czy coś, zrobić takie piętro do zabawy, no ale w sumie dobre nawet, że zrobili takie puste, bo mogę sobie tutaj dać właśnie ten drugi ekran, jakie tutaj naboje. I tutaj jest ten fajny jakby, nie wiem czy to jest dokładnie to, ale chyba tak, wiecie gdzie sam Tony Stark, Iron Man, tak sobie tutaj, o, tak się przylatywał i tak mu się fajnie wszystko, cała zbroja tam, ściągała mu ta zbroja, ten cały mechanizm jeszcze tam, myślę, że wiecie o co chodzi, jeśli nie, to teraz macie to na... Więc samego Ironmana sobie zabierzemy. O! Jeżeli tutaj sobie dałem taki ekranik, ten drugi, to jest ta gra. I takie naboje, takie wystrzałowe naboje do tej jakby z tego, w sumie co to jest, nie wiem tak naprawdę, do tego czegoś. To nie wiem, wygląda jak jakaś rakietnica, jakiś RPG z Fortnite'a, czy coś. Nieważne. No, takie coś, taki, powiedzmy, taka, powiedzmy, rakietnica. Tu są jakieś antenki. Oczywiście, no, antenki same muszą być, antenki fajna rzecz. Słuchajcie, ale teraz w sumie można sobie otworzyć samą wieżę i pokazać wam, co jest w środku. Otóż w środku znalazło się wiele fajnych pomieszczeń. Dobra. Tutaj na pierwszym piętrze, w sumie na parterze, jest, w sumie tak naprawdę nie wiem co, nie mam zielonego pojęcia co to jest, ale to jest też taka funkcja babialna, że o, to coś można tak wystrzelić. Przypomina mi to trochę takiego, nie wiem, takiego Jarvis, taką funkcję jakby elektroniczną, która podtrzymuje jakby wieżę pod jakimś dostępem do energii czy coś, zasila sam całą wieżę. Ja już nie wiem, czy dobrze myślę. Tutaj mamy, chyba dobrze myślę, bo tutaj o to może zasilić jakby całą wieżę. Tutaj macie wskazówkę. Taką podpowiedź. Tutaj mamy inne panele. Tutaj jest sam motorek Czarnej Wdowy. Samej Nataszy. Dalej, słuchajcie, jest zbrojownia Ironmana i tutaj mamy, jak widzicie, też nawiązanie do Hawkeye'a, łuk Clinta Bartona, nie wiem czy to miało to znaczyć, ale dla mnie tak. Mamy pistoleciki Czarnej Wdowy, jakąś latarkę, jakąś lunetę, jakąś jakiś, nie wiem co, jakiś po prostu karabin i tutaj dałem samą maskę Ironmana, ale tu jest tylko przykrywka, bo można to ściągnąć i proszę. Okazało się, że Iron Man bada rękawice Thanosa z jednym kamieniem nieskończoności, czyli kamieniem przestrzeni. Czyli tego z Tesseractu. Tutaj w ogóle nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, bo tutaj z każdym piętrem pojawia się coś takiego. I nie wiem, co to jest. Dla mnie to są lampki, to fajne, że to są lampki, bo to były takie nawiązanie, wiecie, no, wszystko się świeci i tak dalej. Nie wiem, dla mnie to są lampki, ale zauważyłem, że z każdym piętrem to się pojawia. Dalej, tutaj może przejdziemy. O, tutaj, jak widzicie, mamy blazera i lasera, czyli te dwie zbroje Ironmana, które się pojawiają w tym zestawie. Omówimy je potem szerzej, jak będziemy omawiać figurki, ale tu jest właśnie miejsce na nie. Tutaj widać sam Tony bada kamień mocy, czyli już kolejny z kamieni nieskończoności, który się pojawił w tym zestawie, czyli drugi kamień, bo mamy tutaj dwa kamienie. Kamień mocy to był ten ze Straszników Galaktyki, Guardian of the Galaxy, tego pierwszego odcinka. Myślę, że wiecie. I to jest chyba nawiązanie właśnie, bo wiem, że to ma być to, ale to jest dla mnie jakby ściąganie tego
tego czegoś, co w tym był ten kamień nieskończoności w Strażniku Galaktyki, w takim jakby w takiej kulce. Dla mnie to jest to i to się tak fajnie ściąga, albo to może być coś innego, ale ja pewnie nie jestem. Chyba tak, bo ja widzę tutaj właśnie tą kulkę, że to jest właśnie jest w tym kamień mocy. Tutaj mamy więzienie. W tej wieżowcu jest po prostu wszystko, idealny wieżowiec. Musimy w ten kodzik sobie wpisać i więzienie nam się otwiera. Możemy tutaj wsadzić samego Johanna Schmidta, czyli Red Skull. O. No i już nie uciekną wam tej lasery, chyba że znowu ktoś nam odetnie zasilanie, tak jak to było Marvel Super Heroes 1. Lego Marvel Super Heroes 1. O, bo tak sam właśnie Mandaryn nam się włamał do wieży Ironmana, ale nie będę wam opowiadał, czy w sumie mogę, ale pewnie znacie grę Lego Marvel Super Heroes 1. Tutaj to co? Jest. A czekajcie, tutaj coś się odczepiło, czy czekajcie, muszę, tutaj nic nie ma, pewnie ZTF, nie wiem z czego to. A tutaj, dobra, to sobie potem tutaj dam, no, to jest dziura. Tutaj mamy jakby taki pokój wypoczynkowy Tonego Starka, tutaj mamy, o, tutaj dzwonią do Bartona, Hokaja. Tutaj mamy krzesełka, tutaj mamy samą konsolę i tutaj mamy wiadomości. Ale wiadomości można odczepić. O, i dać grę. Wiadomości mogę sobie dać tutaj pstryczek. Więc można sobie dać grę. I tutaj jest konsola, więc my się zgadzamy. To w sumie to tyle. To jest jeszcze takie, oczywiście, drzwiczki. Muszę sobie spokojnie wejść. O, tutaj na taras. Teraz na balkon, jakby nie w sumie to wyjść. W sumie jest sama wieża Tonego, sama wieża Avengersów. Tutaj już widzimy a nie Stark, czyli samo A, Avengers. Więc widzimy, no więc jest fajnie. No, no i tyle. Dobra. Tak się prezentuje wieża Avengersów od środka. Myślę, że teraz sobie na spokojnie omówimy figurki, bo całą wieżę omówiliśmy. A dobra, słuchajcie, zapomniałem jeszcze o jednej funkcji bawialnej, bo tutaj Red Skull może nam spokojnie uciec. Wystarczy tylko o i same szyby się rozkluskują, same szyby się pękają i wylatują. Już można się tak o zaczepić tutaj. O, a im agenci przychodzą uratować Red Skull. No. Ale to była chyba ostatnia już funkcja bawialna. Myślę, że o niczym nie zapomniałem. Dopiero wstałem, więc jeszcze nie jestem taki rozbudzony, po czym możecie też uznać mi głos. Znaczy ten głos, bo mam taki jeszcze nieprzebudzony. Ale musiałem dla was nagrać specjalnie rano odcinek, bo w sumie potem przyjeżdża babcia i muszę być gotowy, więc muszę szybko nagrać, złożyć, chociaż złożenie będzie trwało około 5 godzin, więc nie szybko. No i w sumie tu. Przechodzimy do omawiania figurek. Dobra, słuchajcie, figurek mamy w tym zestawie 7. Co mogę powiedzieć? Myślę, że najpierw zaczniemy omawianie figurek od dwóch zbroi Ironmana. Pies mi się oczywiście rozszczekał. I najpierw, słuchajcie, od Lasera. Oczywiście dałem go bez tych gadżetów Ironmana. Je dałem do części zapasowych. Oczywiście na końcu też przeglądniemy się częścią zapasowym. No i słuchajcie, tak się prezentuje, bardzo fajna zbroja. Tutaj z tyłu, o. Niestety samym minusem jest to, że te zbroje Ironmana, jak sam Ironman, w tych zestawach nie ma tej swojej odczepionej maski, bardzo smutne, no ale niestety.
O, tak się prezentuje w ogóle, jak się ściągnie maska, mam taką przezroczystą główkę. Tak, fajnie, bo takich główek dużo nie mam. Tutaj mamy blazera. O, takiego ognistego. On jest dla mnie fajniejszy. O, tak się prezentuje. Oczywiście też nie ma nic pod główką. Tutaj mamy samych agentów I am agent. O, oni są tak naprawdę tacy sami. Tutaj główkę się... O. Nie, rary, dobra, to powiedzmy tak, bo już jej... Nie ten. Nie... Przestawię, bo jest gorąco i mam oczywiście ręce całe mokre. Ale całkiem śmieszny ma taki swój karabinek. I jak mówię, ci agenci IM są sami praktycznie. Wyglądają tak samo, tylko że ten ma o takie tutaj zahaczone taki łańcuch, w ogóle fajny łańcuch, taki zielony, długi, takiego jeszcze nie miałem. Bardzo fajny łańcuch. Tutaj mamy samego Johanna Schmidza, Red Skala, który właśnie dowodził Hydrą, jest takim RPG-iem, takim czymś. I tutaj, no, najlepsza figurka, zdecydowanie najlepsza figurka w tym zestawie. Patrzcie, Hydra. Dobra, ostro się coś nie ma. Jest taki fajny znak Hydry. I Johann Schmidt oczywiście, no, był samym szefem Hydry w Kapitanie Ameryce, jak i w komiksach też. I on rządził Hydrą w czasach II wojny światowej, czyli III Rzeszy, był tam rządził Hydrą, ale on nie zapoczątkował Hydry. Oj, nie, jeśli tak myślicie, to się mylicie. Co ja wam kiedyś mogę opowiedzieć, jak to było z tą Hydrą, bo ona się nie zaczęła w II wojnie światowej, podczas II wojny, ona się zaczęła o wiele, wiele wcześniej. Jeśli chcecie głębszych szczegółów, trzeci sezon Agentów Tarczy obejrzyjcie. Ja obejrzałem wszystkie sezony. Wspaniały serial. Trzeci ulubiony mój serial. Nie zmieniłem zdania od ostatniego odcinka. Agenci Tarczy. Polecam wam bardzo serial. Naprawdę wspaniały serial. Bardzo fajny. Tutaj mamy samą Nataszę. Czarną wdowę. Ona w sumie jest taka sama jak w Helikarierze. Czyli tak nie będę jej omawiał. Oczywiście strój taki. Jak w Helikarierze, włoski takie jak w Helikarierze i miny takie jak w Helikarierze. Dobra. No to rzeczywiście to nie trwało długo. Sam Iron Man jest, no z maską myślę, że go nie będę omawiał, bo wiecie dobrze jak maska wygląda. Jak dla mnie o wiele lepiej w tym zestawie prezentuje się ze swoimi włoskami. Włosków tak szczerze nie miałem. I mamy tutaj w ogóle to takie ten taki dopalacz, który był w Avengers Infinity War, jak to sam Iron Man gonił oponę latającą, statek tych kości od Thanosa. Jak wtedy wiecie, Skalmar porwał Strange'a. Myślę, że jeśli oglądaliście Avengers Infinity War, czyli Avengers Wojna bez granic, to wiecie o jaką oponę chodzi. I to tak było, wiecie, że tam Iron Man sobie poszybował. Jeśli nie oglądacie, to na trailerze też jest ta scena. Pamiętam, bo ten trailer oczywiście oglądałem przed premierą. No i w sumie sam zestaw prezentuje się dla mnie 10 na 10. Wspaniały zestaw, o wiele lepszy od Helikariera. Chociaż w sumie... Na pewno ta wieża Avengersów jest lepsza od wieży z 2015 roku, z czasu Ultrona. Tam też dostaliśmy chyba pierwszą wieżę Avengersów. Ta jest o wiele lepsza, jest o wiele większa, ma więcej pięter i jakby taka... Jakby słoneczna, bardziej taka przyjemna dla oczu. Bo tamto była taka szara, taka smętna, taka... A ta jest, no jak się widzi, to od razu, no... Bananek się na buzi robi, czyli oczywiście uśmiech. Mamy jeszcze ten rakietnicy. To by było w sumie na tyle. Oczywiście części zapasowe też zaraz wam dam. Ale no, części zapasowe, no tak jak części zapasowe. Mamy tutaj trochę fajnych rzeczy, same kamienie nieskończoności. Głównie mamy te rzeczy do tych figurek Iron Mana.
Mamy o, te takie te rzeczy, one są bardzo fajne, przydaje mi się często do seriali. Nie, tak w sumie to chyba, a czy ja tego nie zapiąłem? A, dobra, super, jestem. No, ale części zapasowe to jest części zapasowe, nie ma w nich dużo fajnych rzeczy. Głównie są te części do Ironmana i części do tych agentów IM. Więc to chyba było na tyle. Słuchajcie, w ogóle pojawiły się kolejna seria figurek z samego Harry'ego Pottera. Myślę, że wiecie, bo oczywiście Brodaty już musiał zrobić opening. I figurki są bardzo fajne, więc no ja mam przygotowane 20 zł na jedną figurkę. Bo po samej wizycie w kopalni klocków, to no się cały z kasy wykosztowałem. Ale słuchajcie, myślałem, że w poniedziałek będzie vlog z kopalni klocków, ale nie, pomyślałem, że vlog z kopalni klocków to będzie specjal na 250 subskrypcji, a brakuje nam tylko dwóch subskrypcji, dwóch. Więc no, jeśli lubicie moje filmy, jeśli chcecie, jak wam się pokazywały, to polecam ten czerwony guziczek tam na dole sobie kliknąć, by się stał szary, wtedy będziecie wiedzieli, że zasubskrybowaliście. I polecam jeszcze wcisnąć dzwoneczek, bo będzie wtedy fajnie, wtedy będą wam jakby powiadomienia o wszystkich moich filmach powiadamiać. Więc polecam zasubskrybować kanał. Oczywiście, jeśli wam się podobał film, to łapeczką w górę możecie to jakby odwzajemnić. I same komentarze też możecie pisać, co byście chcieli w następnym filmie. Czy byście chcieli recenzję samych figurek, na przykład właśnie no samego Ghost Ridera, jak i agenta Coulsona, bo też samą recenzję mam już przemyślaną w główce i trochę tam wstawek filmowych będzie, w sumie tak jak w tej, co teraz oglądacie. I myślę, że te recenzje tych dwóch figurek i same omawianie dwóch figurek będzie trwało powiedzmy 4, może 5 minut maksimum, to same wstawki filmowe będą bardzo fajne, bo mam już przemyślane. Ja to sobie byłoby na tyle, ja wam bardzo za oglądanie. I więc piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć, czy recenzję Ghost Ridera i Coulsona, czy jakieś inne zestawy. Pamiętajcie, że mamy jeszcze nieotwartą kantynę Mos Eisley, jak i trochę zestawów, w sumie to trochę jeden zestaw z Londynu też mamy nieotwarty, więc no, piszcie, co byście chcieli. Jak i oczywiście w piątek wrzucam kolejny odcinek Bricks Power sezonu drugiego, więc też czekajcie. Bo ten odcinek będzie fajny, bo się pojawi tam głównie Heli Carrier, więc będzie fajnie. Trzeci odcinek Bricks Power polecam oglądnąć, jak i sam drugi odcinek też myślę, że w karcie się wam pojawi, może nie teraz, ale no, kiedyś podczas tego filmu. No i to było w sumie na tyle, wam bardzo dziękuję, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, więc zachęcam do zasubskrybowania kanału, zostawienia łapeczki w górę i pisania miłych i fajnych komentarzy, co byście jeszcze chcieli zobaczyć. A tymczasem dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, trzymajcie się i bye!